Because the politicians take decisions for solving the problems now and for building our future. And women being half of the society, it is normal and essential that they are present to take these decisions. Ponieważ politycy rozwiązują problemy, budują przyszłość, a przecież kobiety stanowią połowę społeczeństwa, a zatem jest to jak najbardziej normalne i adekwatne, by także podejmowały te właśnie decyzje. Lady candidates, I am keeping fingers crossed for all of you. Szanowne kandydatki, za wszystkie z was trzymam kciuki. And it will be good for Poland if many strong women become leaders. I będzie to naprawdę dobre dla Polski, gdy wiele silnych kobiet stanie się liderkami. What is right for politics is also right for the economy. To, co jest dobre w polityce, jest również dobre w gospodarce. You know that when we look at the top level of our industries, of our companies, there are very few women around. Kiedy popatrzymy na najwyższe szczeble zarządcze w naszych firmach, w naszym przemyśle, okazuje się, że kobiet wielu to tam nie ma. On the boards of the largest publicly listed companies in Europe, only 1 out of 10 board members is a woman. W zarządach największych firm europejskich tylko 1 na 10 członków jest kobietą. Only 3% are presidents of boards. I tylko 3% prezesów zarządów to prezeski. Not only is this not normal, to jest nie tylko sytuacja nienormalna, but it is also very damaging to those companies. Ale jest to też sytuacja, która jest bardzo destruktywna dla tych firm. We have scientific evidence, and I'm quoting 3 studies which have been made by Goldman Sachs and by Deutsche Bank and by McKinsey, not very feministic organizations. I mamy tutaj bardzo silne dowody naukowe. Te badania, które teraz będę cytować, prowadziły 3 firmy: Goldman Sachs, Deutsche Bank i McKinsey. Żadna z tych firm nie jest zbyt zorientowana na kobiety. Goldman Sachs comes to the conclusion that if there was an equilibrium in our economic life, in decision making between men and women, that would boost the gross domestic product in the Eurozone by 13%. Goldman Sachs twierdzi, że gdyby na stanowiskach decyzyjnych istniała równość między mężczyznami a kobietami, wówczas nasz wspólny produkt krajowy brutto PKB strefy euro wzrosłoby o 13%. And McKinsey has calculated that an equilibration in decision making in the economic world brings a higher return on equity, on sales and on invested capital. Natomiast McKinsey doszli do tego, że równość między kobietami i mężczyznami w zarządzaniu daje większy zwrot z kapitału, także z inwestycji i większe zyski. So, to have women on board, to have women in decision making in the economy is not a women's issue, it is a business issue. I dlatego fakt zasiadania kobiet w zarządzie, bycia prezeskami, nie jest kwestią równości. To jest naprawdę kwestia dobrego biznesu.